No, ale dobra. No to co, witamy w kolejnym filmie, kolejnym live'ie też gry God of War. Nie? No, zaraz będzie walka. Mjolnir, na mnie. Wilki! Właśnie gdzie wieki mam cztery. Jeden dzień... Wybuchają. Wybuchające wilki. Rozumiesz ty coś z tego? No. Rozumiem. Wybuchająca betka. Ale nie wilki. No. Ale witam serdecznie. Muszę się trochę dobudzić. Muszę Mjolnirem. Mjolnirem. Czemu ja go tak nazywam? W sumie wygląda jak Mjolnir. Nie? Teraz ma te same dźwięki, co Mjolnir. No, spoko. No. Wiecie, jak wraca sobie, to ma ten charakterystyczny dźwięk, taki wium. Zmienią. W ogóle wczoraj mnie w końcu deszcz wygonił, skąd nie siedziałam. Głupi deszcz. Mhm. Gdzie jest Signal of Found? Mam ten. Mam lokalizację wyłączoną. To może być ciekawsze. No, jak tam dzisiaj w pracy było? A mówiłam, że miałam szkolenie. No tak, chodzi mi o szkolenie. Główne jakieś, czy ciekawe? Znowu ci się spaliły jakieś te przedłużacze, czy coś? Aha, bardzo zabawne. Nie, wszystko jeszcze działa. No co? Przynajmniej zapamiętałam jakiś z twojego życia. To nie jest tak, no, że w ogóle cię słucham. Ale to nie jest tak, że wczoraj... Idę tylko na chwilkę i zaraz wracam i sobie poszłam spać. No. Nie? Sorry, zagadali mnie. No ja ich. No. Wiesz, no... Mam 19 level Pokemona. Desto przecież no, siedzi... Desto siedzi sam na dole, jak widzisz. Wiem, pisałam do niego. Co, nie przyjdzie, nie? Nie, napisałam mu, że odcinki robisz, to powiedział, że nie będzie ci przeszkadzał. Jakbyś coś od niego chciał, żebyś pisał. Jak pisałam w prasę, to takie pół na... No. Nie będę mówił. Niezainteresowany. Co jest tym głazem? To mi blokuje, czy co? Pokazuję tak, jak mam... Aha, dobra. Tak, Artusie. O kurde. Jakie ładne zwierzątko. No, nice. No, śliczne. O kurwa. Będzie polo dance! Dobra. Mm.
Migo, tu się! Ty mój synu. Taki się to skarb. No. A ty kurwa, na co się odnawiasz? Polatamy sobie, bach. No wiesz, to są takie trochę zombie, nie? No raz jest tacy... No już. Mierzę matnie. Wielki, żeby mi pomagać zabijać te biedne stworki. A one wybuchają, jak się... gdy się kończy. Nie ma tak mieć tarcze. Nie, no walka, bo naprawdę pięknie wygląda. Kratos, naładuj, poczekaj. Dobry, kurde. No nie da się go zaatakować. A tu się, no! Strzelaj do tego skubalca. No patrz, w tyłek. A dawaj mi topór. No i wykańczamy. Piękna śmierć. No to to się wie. Ogry? Tutaj? Kto zbudował to miejsce? Czyżby WhatsApp już siedzi? Właśnie płomień, tak? Bogry. Nie czyta to idą. No kurwa, mam walkę, to mam czytać, tak? Ty chyba oszalałeś, człowieku. Podnóże góry. Wow, teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem. Owszem. Mjolni, wracaj. Dobra, wiem, że to lewatem. No, Mjolni, bajecznie. Ciekawe, czy Sindri wie, że jego przesuwacz nieba się tu zaplątał. Wątpię. Więc jak go uruchomi? Nie obchodzi mnie to. Idziemy wzgórz. To... wzgórz. Cofnij się, chłopcze. O! Co to?
Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma! Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może... Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. A może was lubię. Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Jednak Sony, jak robi polonizację... Do świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Jak Sony robi polonizację, to wiesz, że warto w to zagrać. Teraz się słychać na live, tak? Teraz się słychać. Dobra. Napisałem ci nieraz na szepcie, bo po prostu ten, jak są kacenki, to wasa wyłącza ten. Nie, ja mu też powiedziałem ten... A, czekaj, to chcesz mi powiedzieć, że nie przywitałaś się z nim, bo była kacenka, ale jak była włączona kacenka, to były... Oj, nie zauważyłam, że nawet naraz napisał. Chcesz zwalić teraz winę na mnie? Nie. No tak to tak miało. Leżu! Miałem dzisiaj bardzo twierdzo kieszki. Wykorzystamy to. Greitha! Nie. Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. No jak to Pepsi nikogo naraz? Nie było, gdy dobra? Przychodziłam. Być może skończył. Krasnoludy pytałam się naraz, czy to Pepsi pisz jest dobra. I jeśli są takie jak ci dwaj. Rozkwiniowe? Znam to było dostępne. W sumie nie ma takiej różnicy. Jeżeli chodzi o smak, to najbardziej wyrazisty smak ma wiśnia. No, cherry jest spoko. Nie, chyba właśnie, nie, czekaj, mango. Mango mi najbardziej smakuje, potem cherry. A teraz sobie piję piwo malina z cytrusami. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Masz sześć jest winda! Pod wodą. Nieprawdopodobnie nie powinna. Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Siema. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie pokończyła się impasem i Thor wrócił do mnie wkurwia, nie mogę pisać na YouTubie. Wąż pozostał. Subscription! Cały Midgard. Jak cię pierdolne subscription, to zobaczysz. Od tej pory no, 5 zł. Przeznaczony im zabić. 5 zł. Nie będę rewoluta specjalnie zakładał. Zawsze Kubę dam mu 5 zł do ręki, mam Kuba śpi.